województwie łódzkim posiadamy dziś około 240 tysięcy firm, z czego około 95% to małe i średnie przedsiębiorstwa. W ostatnich 10 latach samych międzynarodowych, zagranicznych inwestycji było na kwotę prawie 4 miliardów euro. To prawie 35 tysięcy nowych miejsc pracy. Takie firmy międzynarodowe, korporacje światowe, jak m.in. Gillette, jak BSH, jak Indesit, jak Transition Technology, głównie w sektorach, można powiedzieć, AGD, w sektorze farmaceutycznym jak firma Sandoz, czy w obszarze BPO jak Infosys, Nordea Bank, Hewlett Packard, czy choćby inwestycje z obszaru IT jak Transition Technology. W najbliższych 2 latach w samej Łodzi powstanie około 4 tysięcy nowych miejsc pracy. Głównie sektor IT da zatrudnienie około dla 2 tysięcy osób. Będą potrzebni eksperci od programów informatycznych, już są potrzebni programiści, ale także branża BPO, świetnie rozwijająca się w Łodzi, jak wspomniany przed chwileczką choćby Infosys czy Nordea Bank, Fujitsu, natomiast także branża produkcyjna, branża tekstylna, która genialnie czuje się w Łodzi, i branża farmaceutyczna. Niedawno między innymi duża inwestycja firmy Pelion z grupy PGF, więc inwestycji tych polskich, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także tych dużych koncernów międzynarodowych w Łodzi jest coraz więcej ze względu choćby na położenie naszego regionu. Na Europejskim Forum Gospodarczym będziemy mówić o logistyce, bo Łódź jest dzisiaj centrum logistycznym, region województwa łódzkiego jest centrum logistycznym, stąd też wiele inwestycji w logistykę kolejową, lotniczą, drogową, ale wiele inwestycji infrastruktury logistycznej, wielkie parki i centra logistyczne zlokalizowane wokół Łodzi, zlokalizowane wokół tutaj gminy Stryków. Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi jest tą taką platformą spotkań B2B, people to people, i jest to miejsce, gdzie firmy z naszego kraju nawiązują kontakty handlowe z firmami, z partnerami zagranicznymi.